Tak naprawdę winni w odbiorze, sądzę, właśnie tych wyborców, tego. Elektoratu, który głosował na Prawo i Sprawiedliwość będzie jedna i druga strona, czyli i prezydent, i większość parlamentarna. Tu nie będą ludzie wchodzili w jakieś niuanse. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że tutaj zaniechania ze strony prezydenta są daleko idące, bo ja przypomnę, że w ubiegłym roku na biurko pana prezydenta trafiło opracowanie z argumentacją merytoryczną przygotowaną przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który wskazywał, panu prezydentowi na fakt, że należy odebrać niegodnie nadane ordery Virtuti militari. Tam wykazano, że żyjących jest jeszcze 80 osób, ponieważ wcześniej kancelaria prezydenta też kwestionowała tę zasadę, że odebrania orderów Virtuti militari, bo część osób już nie żyje i tak dalej. Wskazano osoby żyjące i mamy ze strony prezydenta zaniechanie. Nic w tym kierunku się nie dzieje. A w tym jeszcze przypadku konkretnym to tak naprawdę inicjatywa ustawodawcza należy właśnie do prezydenta. Czyli mamy, jak gdyby, niestety wpisywanie się przez prezydenta w tę politykę, powiedziałbym, takiego zaniechania w zakresie dekomunizacji. Więc ja do końca mnie te argumenty prezydenta o tych, że tak powiem, pewnych wadliwych rozwiązaniach w tej ustawie, które się pojawiły, wadliwych rozwiązaniach prawnych, nie przekonują. Myślę, że niestety jest to po prostu jakaś taka gra polityczna. I po prostu jednak uleganie pewnym środowiskom, pewnym nastrojom, które są niekoniecznie przecież przychylne tym ideom, które mają służyć temu, co się nazywa Czwarta Rzeczpospolita, a zatem bardziej prezydent niestety tutaj w tym zakresie jest bliski tym wszystkim wynaturzeniom, które po prostu wiążą się z Trzecią Rzeczpospolitą, nawet powiedziałbym, z tą polityką grubej kreski.